Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Właśnie zastanawiam się, czy zainstalować opony dragowe na wyścigi. Dostanę tutaj troszeczkę lepsze przyspieszenie, ale nie wiem, czy samochód będzie wtedy dobrze skręcał. Ja się zastanawiam nad oponami, a wy się zastanówcie, czy nie warto zostawić mi lajka i suba, ponieważ robię takie fantastyczne filmy, czy nie? Nie ma to jak przesadna skromność, prawda? Jeśli wam się podobają filmy moje tutaj na kanale z Need for Speeda albo z innych gier, bo robię też z innych gier, zostawcie łapę w górę, żebym wiedział, że wam się podobają te filmy, żebym robić ich więcej. Zastanawiałem się, czy tutaj nie wsadzić czasami 4,5 litra V8. On jest tylko trochę lepszy od tego silnika, który mam aktualnie włożony. Oba te silniki, ten, który mam teraz w McLarenie i ten, który mam zamiar wsadzić, brzmią podobnie. A McLaren jest już teraz tak dobry, że nie wiem, czy potrzebuje czegoś naprawdę lepszego. Może po prostu poczekajmy na nową furę, uzbierajmy sobie trochę więcej kasy i wtedy się zobaczy. Chodźmy na noc, na chwilę. Gdzieś sobie zrobimy trochę obławy. Może zrobię jakąś misję. O, tutaj mam misję do zrobienia. Nie wiem, czy ona będzie chciała to robić w nocy. Nie wiem, się pewnie zresetuje poziom. Nie, tam. No zresztą, kurde, noc teraz już nie ma dla mnie jakiegoś większego sensu, bo jakby mam wbity maksymalny poziom. Ale czekaj, czy ja mogę wbić jeszcze dalej poziom jakiś? Tam się pojawi tutaj, nie. 50 to jest maksimum, więc no właściwie zostało mi do robienia tylko misję. Chciałbym sobie skoczyć obławę i zobaczyć, czy uda mi się dropnąć jakąś lepszą część niż jakąś unikalną może. Bo ponoć podczas obławy można je właśnie dropnąć, więc bym sobie porobił te dwie obławy i właściwie wracam do chaty. Nie będę tutaj wbijał jakoś przesadzenie dużo punktów, bo wbijać można, wiecie, na różne sposoby. Można wbijać łatwo, można wbijać trudno. Jak ktoś chce, może robić to poprzez wyścig. Jak ktoś chce, może sobie po prostu nabijać radarowo, nie? I tyle. Ja, prawdę mówiąc, nie wiem, jak chcę nabijać teraz ten poziom poszukiwań. No myślę, że zrobię parę wyścigów, ale raczej po prostu zrobiłbym te obławy, bo one są teraz w nocy najbardziej korzystne, nie? Tak poza tym, że mam oczywiście ten fajny taki nocny klimat, no to nie ma po co dla mnie teraz w nocy jechać, no bo są poziomy, to my sobie wbijaliśmy już wcześniej, nie? Zresztą nie wiem, czy oglądaliście ten odcinek, co wbiłem 2 miliony punktów reputacji, no to jakby, no, mi wystarczy tyle. Up. Będą 3? 2 tylko, o, ale bida. Ty, w końcu się pojawił jakiś wyścig, gdzie mam gorszy samochód niż zalecany. 53 tysiące reputacji za to. Łe, no to sprawdźmy. No i zobaczmy, jak mi pójdzie. Volvo Polestar. Ty, co jest? Co za McLaren? To chyba 720 tam był, nie? Ten, co ma tak wydechy do góry. A ja kupiłem chyba tego gorszego. 520 to coś? Nie wiem. No ale tutaj już się chociaż mogę pościgać. Poziom trudny, oni mają 400 poziom. Nie wiem, jak oni mogą szybciej jeździć od tego McLarena, bo mój jest naprawdę bardzo szybki. Po słapach pewnie może by był jeszcze czy ja tam widzę Regere? Koenigsegga? O kurde, tutaj... jak cisną. Do widzenia panu. Nie no, coś tam daje radę, ten samochód. Już myślę, że tutaj granice się trochę zacierają przy włożeniu tych maksymalnych części, nie? No nie podoba mi się jeszcze, że tak mało ma punktów na statystyce, ale na poziomie trudnym, czyli maksymalnym w tej grze, jestem w stanie ich zostawić z tyłu, no to... I samochód nie jest wymaksowany, ale dobra, doganiają mnie, na prostych mnie doganiają, okej. Okay. Słyszę tą Regera, aż się tam gotuje. Chyba też można zrobić swapa na jakiś silnik hybrydowy, z tego co patrzyłem. Można by było sobie to ogarnąć, ale to jeszcze zobaczymy. Łup. Dobra, mamy trochę zakrętów. No właśnie, ciekawe, jak na tych oponach dragowych by się samochód spisywał. Wydaje mi się, że no, byłoby go trudno opanować. Znaczy, może opanować byłoby łatwo, trudno byłoby nim skręcać, coś tak czuję.
Kurde, tak z ciekawości można by było sprawdzić. No i odpowiedziałem sobie sam na pytanie, czy pojawią się dragi w tej grze. Skoro są opony do dragów, no to na pewno dragi się pojawią jakoś niedługo, nie? W fabule. Czy to będą, no, wydaje mi się, że to będą nocne wyścigi, chociaż nie wiem, zobaczymy. Wow, 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 wow. No i Regera poleciała, kurde, jak ona brzmi. Będzie trzeba ją przetestować. No i właśnie, pytanie, czy w Regerze będzie można zrobić swap silnika? Nie? No nie jest taki trochę unikalny ta V8-ka, która jest montowana w Regerce. Ale ciśnie, kurde. Ty, 25, to jest jakiś długi wyścig. Chyba dookoła mapy, tak mi się wydaje. Discovery się nazywa. Nie wiem, wygląda jakby był naprawdę dookoła mapy. Dobra. Nitro mam tutaj nieulepszone, bo to jest właściwie McLaren pościgowy. Tak go sobie zrobiłem, że ma być wytrzymały na uderzenia i mam jeszcze tutaj dodatkowy pakiet naprawczy przy sobie. No jest, znaczy wydawał mi się na tyle szybki, że nie będzie potrzebował tutaj dodatkowych jakichś tam upgrade'ów, ale wygląda na to, że chyba się trochę myliłem. Będzie trzeba dozbierać na jakąś szybszą furkę. No i zobaczymy, co to będzie. Póki co jeżdżę tym McLarenem i jadę jakiś cholernie długi wyścig, kurde. Kurde, siedzi mi na ogonie ten dziad. Brakuje mi tu prędkości maksymalnej, 350 km na godzinę to jest max do tego auta. Ty patrz, rozbij się, joki dziad, poleciśnie. Łem, trzeba nową furę kupić. Trzeba na Regerę zbierać, ja nie wiem ile ona kosztuje. 2 miliony? Nie wiem. Wiem, że tam McLaren GTR kosztował chyba 2 miliony. A ten dziad to nie mam pojęcia, no na pewno więcej. On jest na 50 poziomie, to jest ostatni samochód do zdobycia. No zobaczymy, kurde. Na razie się trzymam z przodu, ale depcze mi po piętach Regera. Się zbliżyła tam na tej prostej. Wow, niebezpiecznie blisko. Znowu się zbliżyła. Trzeba uważać. Trzeba nową furę kupić. Ale przynajmniej nie jest competitive teraz. O shit, ty. Ale ciśnie. Wow! Dobra, policja może mi pomoże tym razem. Właśnie, mam 570S McLarena. Tam jest jeszcze chyba 720, nie? Ten, co tak zionie do góry. To ja właśnie bym tamtego chciał. Okej. Strasznie długi ten wyścig. Ja pierdziut. O, ten ziomek z tyłu cały czas tam na ogonie siedzi. Piernicze i czeka na mój błąd, nie? I zobaczcie, na prostej mnie dogania. O, ty w mordę. Dupnął mnie. Nie, końcówka, nie, nitro, dawaj, kurde. Chociaż nie, to jest 88%, to jeszcze. Kurde, dawaj to nitro. Ja pierdziut, ale muszę się teraz skupić. Jak pędzi. Faktycznie trzeba mieć ten. Nieźle stunigowaną tu furę już. Nie, o kurde. Poganin mnie wyprzedził. Oh shit, ej, dobra, trzeba zbierać hajsy na nową furę. Dawaj, nitruj, ostatnia prosta chyba. Nitruj, kurde. Oh shit. Ja pierdziut. Ole mnie porobili. Patrz, jeszcze dogania. Ja wolę. Odblokowano wysokiego poziomu wyścig Ocean Drive. No, kojarzę Ocean Drive, z którego jest Need for Speed'a. Dobra, no trzeci poziom wyścigu, możemy robić sobie obławę już.
gonna break the trend. Locked in, I'ma change the weight. Working for them big baby's kids. Hard times couldn't make the rent. Working hard couldn't save a cent. Lonely nights just leave. Dobra. I cyk. Startujemy. Czyli Ocean Drive to jest ta obława, nie? Ale to powinniśmy sobie dać radę chyba. A nie, czekaj, oni mają taki sam poziom jak ja tego samochodu. Oh shit. Nie no, dam radę. Teraz jechałem na tym wyższym i co prawda było trudno, ale... Hehehe. Sobie tu trochę skrócimy. Aventador. Właśnie, może byśmy Aventadora kupili. Nie, tam są miny jeszcze hardkorowe, chociaż Aventador też jest w jakiejś tam przesadzonej wersji, nie? Można by było sobie go ogarnąć. Chociaż Porsche'y też mi się, kurde, podobają. Jak się rozwali. Dobra, lecimy. Zaraz będzie zabawa z policją pewnie. No i rozpoczął się pościg. Uup, do widzenia. Nigdy nie wiem, kurde, na co ja ustawione mam driftowanie w tych autach. W jednym mam na hamulec, w drugim mam na gaz, a tu chyba mam na gaz ustawione. Czyli na LPG, jakby to się... Nie wiem, po prostu pulsujesz gazem i na zakręcie i wtedy samochód wchodzi ci w drift, a 40 tysięcy reputacji, no niepotrzebna mi. Ja bym chciał, żeby ta reputacja była jakoś konwertowana na ten... Co to było? Jakoś konwertowana na kasę, to by było super. Dobra, zrobiliśmy sobie tu, mamy jedną już część, mamy trzeci poziom pościgu. Teraz możemy sobie szybko nabić pościg. Jeszcze nie wjechałem dobrze na stadion, a już od wyskoku dostałem czwarty poziom poszukiwań. I zaraz zrobimy sobie obławę, obławę na poziomie piątym i będzie gitarka. Tak, tutaj trzeba, wiecie jak to się robi, nie? Przejeżdża się przez ten fotoradar, tylko trzeba tam nabić dużą prędkość i za chwilę będzie poziom obławy, myślę, że na poziomie piątym na spokojnie. Póki co miałem za słabą prędkość nawet na pierwszy poziom, ale jak się tu rozpędzimy, to będzie spoko. No i cyk, teraz sobie tu zjeżdżamy. O, o kurde, co to się stało? Jeez! Za nisko furę mam chyba. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Udało się. I tutaj, nie? Nie trzeba nawet chyba jakoś tam super szybko jechać, wystarczy 302 km na godzinę i gitarka. Muszę chyba wcześniej zjeżdżać z tego jajka, bo mi się trochę fura baguje. O kurde, za niską furę mam, no. Znaczy boli mnie to, że muszę nitrować, żeby zrobić tą prędkość. Powinna być szybsza ta furka jednak. To jest najszybsza fura w moim garażu. Nie może tak być. Musimy coś lepszego mieć. Ale dobra. O Boże. No trochę za szybko jednak. Dobra, jedźmy sobie po prostu tutaj, bo tutaj też moja fura da radę wyrobić. O, okej. Ta, tutaj też. Shit. Nawet za bardzo skrętna jest. A to nie trzeba mieć aż takiej dużej prędkości, więc jak tu będę jechał, to powinno być spoko, nie? I zaraz będzie piąty poziom obławy. Ops. Ładnie skręca ten samochodzik, podoba mi się. I proszę bardzo. 8000 reputacji.
i już mamy odblokowany Millennium F, czyli na piątym poziomie obławę, która jest tutaj, musimy sobie tam dojechać. Właśnie, a nie ma innej obławy jakiejś? Przydałoby się, nie? To mamy tylko Millennium F jechać i tą obławę na poziomie trzecim Ocean Drive? Dziwne trochę, nie? Dobra, wyjeżdżamy stąd. Zaczynamy kolejną obławę, wydaje się, że są tylko dwie, ale może będzie aktualizacja do Need for Speed, bo mają jakieś być i wtedy pojawi się no więcej ciekawych rzeczy, tak, w tych aktualizacjach. Znaczy, Need for Speed Payback miał tam jakieś aktualizacje, miał te nowe tryby wyścigów Speed Cross, ale finalnie jakoś tam zainteresowanie chyba grą nie rosło z czasem, nie? Jak wam się wydaje? Myślę, że w przypadku tego Need for Speed'a będzie inaczej. Jak pojawi się jakiś nowy samochód, to wiecie, on będzie musiał mieć dorobione różne swapy, różne tam nowe rzeczy. Jakby myślę, że się pojawią do niego. Nie wiem, jakieś tuningowe. Kurde, fajny ten samochodzik jest. To był chyba ten McLaren GTR, nie? Dobrze mówię GTR? Ta torówka taka. Mam nadzieję, że będzie jakaś unikatowa część za ten... za tą obławę. Wydaje mi się, że te unikatowe części naprawdę trudne są do zdobycia. Poziom trzeciej obławy tam chyba nie ma jakichś fajnych części. Mi się nie udało dropnąć czegoś naprawdę ekstra. Zastanawiam się, czy tylko za fabułę są te unikaty, czy nie. Wiecie, takie super uleczone części. W tym miejscu zawsze mi grę mocno ścina. Kurde. Trzeba będzie wymienić chyba już niektóre podzespoły w moim komputerze od grania, bo koło szrana jest, nie? Użymy sobie jakieś tam grafy hardkorowe i będzie. Nie, wiecie co, ja tak z upgrade'em komputera i to wam też polecam. Jest. Czekam do przyszłych konsol. Jak się pojawią nowe konsole, to wtedy będę sobie upgrade'ował komputer, myślę, bo teraz się nie opłaca, zaraz pojawią się nowe konsole. Karty graficzne, które obecnie są na topie, już nie będą wyrabiać, bo nowe gry będą trochę lepszej jakości. I wtedy warto się rozglądać z jakimiś kartami graficznymi. Bo po pierwsze, te obecnej generacji strasznie stanieją. Kuźwa, jak ten poszedł dziad jeden. Co on tam za chórę miał? O ja pierdziut. Nie no, ja muszę powtórzyć Millennium. Już koniec wyścigu będzie tutaj. Jak poszedł? O skubaniutki. Fajnie, niedostępny podczas pościgu, rozpocznij ponownie. Cholera! Drugi ukończyłem, cholera jasna. Oj god. Nie dostanę tej części chyba. Nie no, niby mam jakieś dwie, ale wydaje mi się, że mogą być słabsze jakości. Dobra, teraz tych dziadów trzeba zgubić. Naprawiłem sobie samochód. Tutaj skoczymy na kontenery i chyba na tym skończymy pościg. Nie wiem, ja myślę, że te błyskawiczne ucieczki, co znaleźli gracze, sposoby na to, jakoś pousuwają i śmigłowiec na przykład będzie mógł na magnes wziąć samochód i aresztować przestępca. Nie wiem, no tak sobie gdybam, oczywiście. Nadciąga Turun. Do widzenia panu, sobie skręcimy tu. I co, skakujmy gdzieś, czekaj. Ja tutaj miałem taki fajny mostek, może byśmy go przetestowali na piątym poziomie. Gdzie to było? A tu chyba, czekaj. Ja tam flaminga zebrałem, zdaje się, na tym moście. Ej, nie widzę go teraz. Nie wiem, który to był. Tu nie. Tutaj jeszcze jakiegoś niezebranego mam dziada. Dobra. Zróbmy to na szybko. Okej, nieważne. Oh shit, nie wiem czy... Wow! Dobra, tylko spokój nas uratuje. Ale się zakleszczyłem. Dobra, jak przeskoczę na drugą stronę, to powinno być git. Bo zaraz mi furę rozwalą. Już nie mam tej naprawki takiej. Wsparcie z powietrza? Załatwione. Dalej. Wsparcie z powietrza. Ej, tu jest!
Gdzie tu skoczyć? Dobra, goni nas co prawda śmigło, ale powinniśmy teraz przeskoczyć. Jezu! Ten McLaren wydaje mi się jakiś taki wolny dosyć. Nie wiem, no... Ej... Ej, autentycznie... Powinien mnie widzieć ten śmigłowiec. Mnie zgubił, what the fuck? Nie mam pytań. Nie, przeskoczyłem tylko na drugi brzeg rzeki. Takie... O co chodzi? Dobra, tutaj jeszcze mogą mnie znaleźć. Przy okazji sobie wezmę te graffiti, zbiorę. Chodźmy do garażu. Zebrałem czy nie? Zebrałem, dobra. Gdzieś tutaj się jedzie. Hops. Jedźmy sobie prosto do garażu. O, tutaj chyba zablokowane. A nie, można wyjechać, dobra. To jedziemy sobie na skrót. No tutaj są te kontenery, co ich szukałem. Nie, będzie trzeba kupić nową furę. O. Myślałem, że McLaren mi wystarczy już do końca gry. A tu widzę, że są takie wyścigi, że jednak nie do końca. To się nazywa noc. Dobra, zobaczmy. Gdzie są te... Uuu! Jest! Chłodzenie unikatowe. A, to jednak za drugą... wow, dobra. Czyli za jednak za drugi poziom. O Boże, za drugą pozycję w wyścigu w obławie też dostaje się fajne części. Gdzie jest to nitro? Ty no jest! Ono jest jeszcze... Jeden razy 7,5 kg. Nice! Ale chłodzenie mamy, zobaczcie. Jest jeszcze unikat plus, człowieku. To dopiero musi dawać w pędzel, nie? Nie no, my sobie już do tych unikalnych części kupimy lepszą furkę, to na spokojnie. Także co, teraz wypadałoby sobie wbijać tę kasę, nie? Ej, no fajnie, to w nocy mamy tylko te obławy do robienia, w dzień trzeba zarabiać kasę i tyle. No i trzeba nową furę kupić, zajadę zobaczyć po ile są te samochody. I proszę bardzo, McLaren. Wygląda sobie tak. 2 miliony. Kurde. No ale zobacz, Koenigsegg jest jednak tańszy. Tutaj mamy jakieś furki. No, właśnie o tego McLarena mi chodziło, co ma te wydechy do góry, nie? Jak w Porsche 918. No i on tak dzieje. Ja sobie kupiłem tą 570 z myślą, że to jest ten. A tego dostaniemy za 3 gwiazdki na wszystkich fotoradarach. Czy on faktycznie jest jakiś lepszy od tego, którego ja mam? Nie wiem. 600 LT się nazywa. Pista. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Dostępne po zebraniu wszystkich przedmiotów i zdobyciu 3 gwiazdek na każdej misji. I to jest ciekawe, dostępne dla członka ekipy 50 poziom. Jaki członek ekipy? O co chodzi? Ja już mam 50 poziom, ale 50 poziom członka ekipy? Nie wiem, o co to jest. Ej, mogę sobie Aventadura kupić tego. Czemu on jest tańszy od Koenigsegga? Nie wiem. Zwykłą P1 można kupić. Ta ulepszona to nie jest tyle lepsza? Czekaj, ileko... O ty kurde. 400 plus ten by miał. Ponad 400, tak? Już na starcie. Regera. Regera była najlepszym samochodem w Paybacku, tak? Ty, a jest ta... 918 jest tutaj. Nie wiedziałem, że jest w tej grze. No to by można było kupić, tutaj też mamy te wydechy do góry. Jeszcze takie... Do góry można było te wydechy dorobić jej, nie? Ciekawe jakie ma opcje tuningowe. Tu mamy 3 Aventadory do wyboru. I patrzcie, one cenowo aż tak bardzo się od siebie nie różnią, prawda? A osiągami widzę, że też nie bardzo. To jest chyba ten sam silnik. Ta sama baza, tylko może jakiś odciążony czy coś. Mamy tą Fordzinę, tak? Można by było coś tam podkombinować jeszcze z tymi furami. Ja myślę, że tego mojego McLarena można by było ulepszyć zmieniając mu silnik. Ale... Zostawmy. Dobra, będzie trzeba tak ze 3 miliony wbić. Albo może zrobimy sobie taki odcineczek właśnie, gdzie odblokowujemy te wszystkie rzeczy, znajdźki. Robimy radary na 3 gwiazdki i wszystkie i wtedy dopiero będziemy robić jakieś zakupy, ok? Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Nie? To wtedy będziemy mieli dostęp do wszystkich samochodów i wtedy sobie zmienimy. Pewnie, że tak zrobimy. Co on tutaj chce? O! On chce jakiś wyścig z nami zrobić. No dobra, no to pojedźmy do niego.
póki jeszcze jeżdżę tym McLarenem, to dajmy sobie te części unikatowe tutaj. Znaczy to nitro, jakoś nie widzę 7-ki. No dobra, spróbujmy. Może będą jakieś długie, super proste. Coś się zrobi. Mamy teraz lepsze chłodzenie włożone i jakieś ogromne nitro. Spróbujmy go. Myślisz, że jestem za ostry dla mnie? Po prostu czasem wpada. A w sumie to jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Kurde, to nitro jest naprawdę super, super długie. A czekaj, bo tu nie ma garażu teraz, kurde. Zwiększmy tutaj moc nitro do maksa. Dodatkowa moc nitro, o, to się przyda. Teraz mamy wielką butlę i jeszcze dodatkową moc. Ja nie wiem, jakiego to będzie miało boosta teraz, kurde. I chodźmy na misję fabularną. Tam musimy mieć jakiś samochód taki wyścigowy. No myślę, że teraz ta moja fura wystarczy. Ale nie spodziewałem się, że jednak będzie aż tak słaba w porównaniu do innych samochodów, z którymi się teraz ścigam, jeśli chodzi o boty, nie? Ojej, ale mnie tutaj daleko od miasta wywaliło. No i proszę bardzo, jedziemy misję fabularną. Raz, dwa, trzy, zobaczymy, co tam ziomeczek od nas chce. Eksperyment, a? Dobra. McLaren powinien dać radę, bo jest to misja pod ten samochód, pod ten typ auta. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. No, jeszcze nie testowałem tej butli ulepszonego nitra pod względem mocy, więc... Okej, mamy od razu wyścig, spoko. Bez ogródek. Znowu mi się asystent włączył, what the fuck, spieprzaj. Dobra, let's go. Tutaj zobaczymy, na co naprawdę się stać. Oh yeah. Ej, faktycznie długie to nitro jest. Wow, ale Porsche'a ładnie poleciała. Okej. Trochę się tym McLarenem teraz pościgam w dzień, więc nie potrzebowałem tutaj tych... A, mogłem jeszcze do niego dragowe opony założyć. Ciekawe, jakby wtedy leciał, nie? No, ale w każdym razie nie potrzebuję teraz tutaj tej naprawki, którą sobie mam wyposażoną dodatkową, nie? On ma teraz zmniejszoną odporność na uszkodzenia, więc jak w coś tam mocniej przywalę, to się rozwalę, ale też na stacjach benzynowych łatwo się można naprawić w dzień. Nielimitowaną ilość razy, więc nie ma problemu. No a to zależy od tego, na co chcemy sobie zrobić autko, bo jeśli chcemy sobie zrobić na pościgi, to trochę inaczej się tam niektóre części dobiera, nie? Jo, pierniczo, ale długie to nitro jest. To jest nitro unikatowe. No, będzie trzeba się trochę w nocy pościgać, żeby te wszystkie unikatowe części pozdobywać. I myślę, że jedną taką furę odpierniczę w unikatowych częściach. O kurde, jeszcze są tak, są unikaty zwykłe i są unikaty plus, które są jeszcze mocniejsze. Kurde, już na tych częściach elitarnych całkiem fajnie furka jeździ, nie? A to jest też najciekawsze, że jak się kupuje Regerę, to ona już ma bardzo wysoką statystykę, tam 400 ponad, tak? Więc... nie wiem, czy będzie można Regerę w ogóle tuningować. To jest ciekawe, zobaczymy, nie? I tak mimo, że to nitro jest takie długie, ma ulepszoną moc do maksa, to nie wiem, czy ono jakoś aż tak dużo daje tego powera do samochodu. Coś tam na pewno daje, no ale... Zostałem w tyle, ale ty dajesz radę! Że to w dużej części, no nie, no dobra, trochę lepiej tam przyspiesza. Widzę, że ten budzik zaczyna mi tam szaleć. I 500 metra. I cyk. Porobione. Wygrana a la Liga. Lukas też miał kiedyś obsesję na punkcie tych dupków. I okay. Wiecie, jak się skończyło. No i pięknie, 29 tysięcy, malutko. Ciekawe, czy będą takie wyścigi za 100 tysięcy, nie? Wtedy wystarczy zrobić 20 wyścigów za 100 tysięcy i już masz najlepsze auto. Ukończony eksperyment. No i gdzie tu ja mam jakieś gwiazdki za ukończenie tych rzeczy, nie? Nie wiem. Ile tutaj mamy za ten wyścig kasy? Bambus, 22 tysiące, ej. Nie ma jeszcze takich za 100 tysięcy wyścigów, nie? Dużo się dostaje kasy za rywali tutaj, za pokonanie ich. I chyba jak ktoś mnie pokona, jakiś mój tam wynik, to mi się pojawia to jako nowość wtedy.
34, no niedługo pewnie będą tu takie wyśrubowane te wyniki, że to szok. 49 tysięcy, 44, tutaj ładnie można się dorobić, no ale trzeba 42 było. Miałem największy chyba za 60 tysięcy, nie, wyścig. Tutaj gdzieś był chyba z tych takich off-roadowych. No będzie trzeba je, o, 68. Damn. Nawet no, pod moją furkę to jakiś tor wyścigowy, 68 to prawie 70, kurde. Będzie trzeba sobie to porobić. Ale w następnym odcinku myślę, że poszukamy sobie część tych znajdziek różnych, żeby... Wow, jest tego naprawdę dużo do robienia, do szukania. A jeszcze część pewnie z tego jest poukrywana, nie? Więc będziemy musieli sobie to wszystko poodkrywać, porobić. To porobimy sobie pewnie na następnym odcinku, na który was zapraszam. A teraz trzymajcie się, na razie, pa pa.